Siemano, witajcie! Dzisiaj gramy w Dog Life Simulator i o co w nim chodzi? Musimy klikać tutaj i wykluć naszego pieska. Spójrzcie, już zaczyna troszeczkę wyglądać jak piesek. O nie, to jest taki zalążek pieska dopiero. I kiedy go już wyklujemy, w sensie jak on nie wyklujemy, tylko jak on już się urodzi. O, spójrzcie, jaki mały słodziak! O, to będziemy jakby jego życiem i będziemy patrzeć i decydować się, co robić. Na przykład wziąć tą kość, albo pójść po ten patyk, albo wybrać na przykład... O, właśnie pieska, wybieramy pieska. Tak, piesek, pan piesek. Dzień dobry, to jest nasza rodzina. Okej, okay. Rodzina numer 1. Rodzina numer 2. Okej, okay. Musimy wybrać, czy chcemy tą rodzinę po lewej, czy po prawej. Powiem wam, szczerze powiem wam, poszedłbym do tej rodziny po prawej, ale bardzo podejrzana wydaje mi się ta dziewczynka. Nie wiem, ona jest jakaś taka creepy. A ten dzieciak po lewej stronie wydaje się taki: aaa, chodź do mnie, chodź. A ta dziewczyna po prawej coś na zasadzie: chodź tu, bo jak nie, to cię rozklepię. Więc wybieram tych po lewej. O, patrz, oni jak tańczą, jacy są szczęśliwi, że wybrałem właśnie ich. Okej, okay, jak powinniśmy ciebie nazwać? Dobra, nazwij mnie Pimpek. Nie Pimpek, Pimpek, okej. Okay. Pimpek! Done. Welcome, Pimpek! Ale dobra rodzina, spójrzcie, jak oni tańczą. Chyba wybrałem dobrą rodzinę. Okej, okay. I już idziemy na spacer w takim razie. Patrz, jak biegamy. Po lewej, po lewej. Jak mam jakby kierować tym? A, mogę tym kierować chyba, czy nie? Nie kieruję tym w ogóle. O, plus 3 miesiące. Elo! I mój piesek teraz stanie się chyba troszeczkę większy, co nie? Okej, okay. Chyba troszeczkę tak. Dobra, podchodzę jako piesek do mojego taty. O nie! Jest napisane, albo mam posikać tatę, albo mam iść posikać, iść sikać w ogrodzie. Dobra, będziemy sikać w ogrodzie. Jesteśmy dobrym pieskiem, chcemy być dobrym pieskiem, a nie złym. Kto lubi takie złe psy? My chcemy być takim słodziakiem. Dobra, okej, okay, czyli sika w ogrodzie. Może dostanę za to nagrodę, że udało mi się sikać w ogrodzie, kto wie. Dobra. I uwaga, co to było właściwie po prawej stronie? Miałem zdjęcie zrobić? Nie no, bez jaj. O, super! I udało nam się, więc się cieszymy. No dobra, to w takim razie biegniemy znowu zbierać te kości. Ten młodziak nas znowu wziął na spacerek. O, i super! Spójrzcie, plus 3 miesiące, więc jesteśmy znowu trochę więksi. Okej, okay, klikamy play. I co teraz? Dobra, jesteśmy pieskiem, rodzice nasi śpią. O nie! Próbuje się włamać do nas jakiś złodziej! Nie, no to jest teraz test. Test dla naszego psiutka, co on zrobi. Ale wskoczył, patrz jak szybko wskoczył. O, piesek to zauważył. Dobra, i co teraz będzie? Nie, ładnie, atakuj go. Wake up parents, atak. Klikamy atak, atakuj go. Dawaj, atak, atak. Dobrze chyba, co nie? Dobrze robi. Dobrze robi, tak, tak. Właśnie tak, okej. Patrz, spodnie mu normalnie zdjął. I co, udało nam się? Tak, uratowaliśmy rodzinę, no w końcu pies co? Co miał pies budzić rodzinę? On sam się zajmie tymi rzeczami, sam się tym zajmie. O, a co to jest? Zebraliśmy coś. Zebraliśmy... Ojejku, ten młodziak troszeczkę podrósł. On już jest starszy, widzicie? A my razem z nim jesteśmy troszeczkę starsi. Ale nadal biega z taką samą prędkością, więc nie wiem, czy on podrósł jakoś mocno. Okej. Więc mamy... O, coś takiego, co to jest? O, możemy budę na przykład powiększyć. Dobra, weźmy sobie dekor, o. I jeszcze budę sobie weźmy lepszą, super. Jeszcze raz dekor, dobra. Fajnie to wygląda, no i git, no i git. Mamy lepszą budę, lepsze miejsce do spania, super. Ej, fajnie wyglądamy teraz jako pieski. O nie, konkurencja. Przywitaj swojego młodszego brata. Będziemy teraz konkurencją, a tak? Nie, no oczywiście brata musimy przytulić i się z nim zaprzyjaźnić. Jak to miałoby być, że jesteśmy psem, który nie lubi innego psa? Jesteśmy dobrym psiutkiem, no właśnie. Co to ma takiego być? Chcieliście, żebyśmy byli złym psiutkiem? Nigdy w życiu, gościu. Daj, super, widzicie, nasza rodzina jest szczęśliwa z tego, że właśnie jesteśmy takim dobrym pieskiem. O, i co teraz? O, spotkaliśmy jakieś tutaj jakieś osoby. Do you want to change? Nie, nie chcę zmieniać się w jakiegoś innego pieska. Przecież ja jestem sobą, jestem swoim pieskiem. Czy ty myślisz, że ja bym tak, o, po prostu zmienił psa? Mordeczko, przecież dorastałem z tym młodziakiem przez ostatni rok. A ty byś chciał, żebym ja teraz coś zmienił? Chyba oszalałeś, dobra. Play area, więc bierzemy to. I już na więcej rzeczy nas nie stać. W sumie fajnie, rozbudowujemy się, jest dobrze. Okej, okay. O nie, teraz będzie mi przykro. Bo widzę, jak się rodzice bawią cały czas z nowym pieskiem, a nie ze mną. Nie, no dajcie mi trochę atencji.
Get cuddles, anger. Dobra, get cuddles. Ja chcę, żeby mnie pogłaskali. Pieska. Pogłaszcie mnie, no. Może mnie pogłaszczą też. Jak mnie teraz nie pogłaszczą, to zrobię wam coś złego. Dobra. Chyba pogłaskali. O, no i git. Pogłaskali, więc jest dobrze. Ale jakby mnie teraz nie pogłaskali rodzice, to mieliby przerąbane ze mną, nie? Teraz robiłbym same złe rzeczy. Co to jest? Double? Nie, nie chcę double. Dobra, lecimy w takim razie. Biegnij. O, mamy jakieś mystery coś. Zobaczymy, co to takiego. Mystery boxa zaraz otworzymy. Uwaga. Jaki jest najbardziej wyczulony zmysł psa? Jakby zapach? Wizja czy słuch? Ojejku, wszystko on ma bardzo wyczulone, powiem wam szczerze. Nie wiem, które najbardziej. Wydaje mi się, że węch. Wzrok odpuszczę, raczej nie z tych wszystkich. Słuch też, dobra, węch. Dobrze! Jak dużo zębów ma dorosły pies? Normalnie. Oj, na pewno nie 145. 42 za dużo chyba. 26. Co? Chyba se kpisz, ile pies ma zębów, co? Ile on ma? O nie, dobra, faktycznie może tyle mieć. Ja nie mogę, dobra. Jak stary jest najstarszy pies, który kiedykolwiek jakby odkryto? 53? Naprawdę? No. Przepraszam widzowie. Ja male. Dałem 53 lata, naprawdę? O Boże, 53-letni pies? Nie, no tam ile było? Tam było 13 i tam było 26 chyba. Ja male, dałem 53 lata. Dobra, debilem trzeba się urodzić widzowie. Na szczęście jestem totalnym debilem. O nie, czekaj. Czy ja widzę? Czy ja widzę, jak mój tata zdradza mnie z jakąś laską w tym momencie? No jasne, że attack woman. Atakuj, atakuj. No i właśnie tak. Ojciec, co ty se myślałeś? Co ty se myślałeś? No właśnie, jest git, zaatakowaliśmy. No i super, no i super. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Jak najdalej, jak najdalej. O, mamy prezencik jakiś w sumie. Otwórzmy ten prezencik, zobaczymy, co będzie w środku. Dobra. Mamy odblokowany nowy strój. Naprawdę musimy obejrzeć jakby reklamę, żeby odblokować strój. No bez przesady, zaraz trzeba będzie wszystko zrobić, żeby jakby wiesz. Dostajemy coś za darmo, ale musimy obejrzeć reklamę, żeby to zdobyć. To nie ma sensu. Okej, okay, możemy jakoś rozbudować nasz świat, więc rozbudujemy sobie budę i nasz plac zabaw. Okej, okay. I grajmy dalej. Co my mamy dalej? Okej, okay. Jest mama, jest tata, o, czyli są razem jakby. Sanba, diga hole. No jasne, że kop dziurę, jesteś psem, ziom. Jesteś psem. Psy powinny kopać dziurę na plaży. Oj, pięknie, jeszcze, tak, jeszcze psy, tego. Tatę osyp, dokładnie. A, nie, mamę też osypał. Nie rób tego, nie rób tego. No to odsuńcie się, lamusy. Czemu musicie mi zasłaniać wszystko? Ja sobie kopię dziury, a wy mi przeszkadzacie. Dobra, biegniemy dalej w takim razie. Dobra. No nie, no ja nie chcę żadnego innego patternu psa. Byku. Dobra, ogólnie mamy już 1 rok i 9 miesięcy. Więc teraz dobiliśmy 2 latka. Mamy już 2 latka. I możemy, o spójrzcie. Możemy jakby tutaj mieć jakieś ubranka. O, super, jakie fajne ubranie. Dobra, bierzemy. Fajnie, mamy nowe ubranka. Dobra, jesteśmy teraz u weterynarza. Okej, okay. I jesteśmy razem z naszymi właścicielami, wchodzimy do środka, co się dzieje teraz? O nie! O nie! Igła! O nie! Co teraz? Try to escape, no jasne, że próbuj uciec, bo to nie skończy się dobrze. Dobra, uciekliśmy. No przecież żaden pies chyba no, nie stoi normalnie, dobra, escape, klikamy, escape. O nie, zapali mnie! Ale debil! Dobra. Dobra, 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 teraz damy radę. Escape, 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 escape. Co jest grane? Jak mnie zauważyli? A, dobra, okej, 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 okej. Jest, udało mi się, uciekłem. Uff, super, tak, bo dobra. Nie, no bez przesady, przecież nie zaznaczyłbym tego, co piesek by nie zrobił. Czyli stał spokojnie podczas, kiedy ktoś go kuje igłą. No bez jaj, dobra. Mamy już 2 latka. Słuchajcie, nasze dni są policzone tutaj, tak z tego, co widzę. Bo widzę RIP. Dopiero teraz się skupiłem na tym, że jest RIP. Niestety, dni naszego pieska są policzone, jak każdego. No niestety. Ciekaw jestem właśnie, jak długo nasz piesek przeżyje. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Mam nadzieję, że właśnie będziemy żyć takim życiem, żeby przeżyć jak najdłużej. Spójrzcie. O, tutaj jest jakiś... Co to jest?
Pull the curtain, pull that towel. O, dobra! O, kurtynę odsłonimy. Zobaczymy, co jest za kurtyną. O nie, to jest mama! O nie, mama się zdenerwowała. O boy, dobra. No i mamy przerąbane o mamy od teraz. Dobra, niezła jazda, co nie? Dobra, biegniemy sobie w takim razie dalej. No nie chcę tych jakichś darmowych rzeczy, nie chcę ich. One wcale nie są darmowe, więc po co mi je dajecie? Bo trzeba oglądać reklamy? Ja nie chcę oglądać reklam, dobra. Plus 3 miesiące mamy znowu, więc mamy 2 lata i 6 miesięcy już. Możemy sobie kupić na przykład inny już wygląd naszego pieska. Chociaż nie, nie stać nas nawet, więc odpuszczamy. Gramy dalej. Okej, jest tata. Podaj mi piwo. No to niezłe. Dobra, podaj mi piwo. To już wiem, od czego jest pies, nie? Po co sobie dali takiego psa? Żeby przynosić piwo. Nieźle, nie? Get milk. Dobra, weźmiemy mleko. Weźmiemy mleko, żadne piwo. Bierz mleko i zobaczymy, jak tata zareaguje. A! No chyba... Nie, dobra, ojciec nie jest zadowolony. Ojciec! Dobra, super, git. Daliśmy mu mleko, a nie piwo, więc się cieszymy. Nie możemy, wiecie, White, nie możemy rozpijać go. Dobra, jaki jest najmniejsza rasa psów? Kolejny quiz mamy. Ciuciuała zaznaczam. Okej, okay, teraz się nie zastanawiam. Tak jak wcześniej się nie zastanawiałem. Która rasa psów jest ulubioną królowej Anglii? Korgi? Korgi, dobrze! Tak, bo ona ma ich już tam kilka, chyba ostatnio umarł jej jakiś, więc rip. Gdzie Shiba Inu, skąd Shiba Inu pochodzi? Z Chin, z Korei, z Japan. Jest, wszystko dobrze. Okej, okay, odrobiliśmy przynajmniej to, co straciliśmy wcześniej. Tam to pytanie, że który pies, jakby, jak długo żył pies najstarszy. Zaznaczyłem 50 ileś, dramat. To chociaż teraz odkułem się, więc się cieszę, bo wyszedłbym na jeszcze większego debila. Okej, okay, mamy tutaj też naszą budę znowu. Rozbudujmy sobie, o, jeszcze bardziej nasz plac zabaw, super. Okej, okay, i lecimy dalej z naszym życiem. O, są urodziny moje! Co chcesz na prezent? Ta, spa, hostap, spa, pieskie spa chcę. O, dostałem pieskie spa. Najlepsza gra na świecie, widzowie, pieskie spa. Dziękuję bardzo, ale jazda, let's go, lecimy nu. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Biegnij, biegnij. Run, Tomasz, run. Dobra. Mamy 3 latka już teraz, widzicie? Ej, w sumie to teraz powinniśmy mieć imprezę urodzinową, skoro dopiero teraz wbiliśmy 3 latka. Dziwne. Okej, okay. Jedziemy na wakacje, pakujcie walizę. Ciekawe, czy piesek też pojedzie, co nie? Chyba też powinien pojechać. Tak mi się wydaje, patrz, piesek się cieszy, więc chyba też pojedzie. Patrz, wszyscy skaczą, to jest skacząca rodzina, bawiąca się, dobra. Weźmiemy kość, dobrze. Bierzemy Michę, okej, okay. I bierzemy zabawkę dla psa, super. Co jest grane, czemu on? Co? Przecież nie wychyla się z samolotu w taki sposób. Ale jazda, to niezła, to niezłe realne życie. Okej, okay. Good job. Good dog, jesteśmy dobrym psiutkiem, więc super. Mamy 60-70 nawet procent dobrego psiutka, więc to dużo. Okej, dobijamy kolejne 3 miesiące i może teraz po prostu będziemy dobrymi psiutkami. Jestem ciekaw, co się wydarzy, kiedy będziemy mieć 100% dobrych psiutków. O! Przyszedł Święty Mikołaj! Dobra, zrobiłem zdjęcie ze Świętym Mikołajem, pozdro. Dobra, wybieramy prezent. Bierzemy prawy prezent. Zobaczymy, co będzie w prawym prezencie. Uwaga! Co on? Otwiera to w taki sposób? Wow, co jest? Dostałem domek! Chyba, tak? To był domek? Co to w sumie było? Nawet nie wiem. Dostałem jakiś domek chyba, ale nie wiem do końca. Zobaczymy teraz jak się rozwiniemy, to czy coś się zmieniło. Uwaga, pyk. I powinniśmy teraz chyba mieć nowy domek. Uwaga, house, ok. I co? Home, klikam home. Ej, no nic mi to nie dało. A może to było przebranie, czekajcie, sprawdźmy przebrania. Nie ma żadnego nowego przebrania. Łe, to nie wiem, co my dostaliśmy. Dziwne, dobra. Lecimy dalej. Bye bye, kochanie. Dobra, czyli on gdzieś idzie, tata gdzieś idzie, spoko. Pewnie do pracy wychodzi. Chyba, że gdzieś dalej, nie wiem. Dobra, mama zostawiła otwarte drzwi. Go outside, close the door. Dobra, kliknę close the door. Bo chciałbym, jakby widzę. Po co to są zdjęcia? Po co zrobiłem zdjęcie w tym momencie, jak zamykam drzwi? Nie rozumiem. Okej, okay, udało nam się. Dobra, czyli super, zamknęliśmy drzwi, ale jesteśmy dobrym psiutkiem. Mamy już 90% bycia miłym.
to dobijmy to 100%, zobaczymy co się po prostu wydarzy. Już mamy 3 lata i 6 miesięcy. Ciągnie się to nasze życie, coś ciągnie, długo już. Chociaż czekaj, 4 lata będziemy mieć niedługo, to już trochę jest. Dobra. I teraz słuchajcie, turn left. Dobra, spójrz w lewo. Aaaa, co jest grane? Jump. A, czyli wykonujemy teraz takie polecenia. Po prostu, wiesz, uczy nas, sleep. Okej, idziemy spać. Ej, śmiesznie, dobra. Czyli jesteśmy dobrym psiutkiem. Jej, brawo! Super, udało nam się. Serio, to był koniec naszej jakby misji? Super, czyli mamy 100%, mam nadzieję. Tak, mamy 100% claim. Dobra, zyskujemy prezent. Świetnie, ale ten prezent możemy otworzyć dopiero wtedy, kiedy obejrzymy reklamę. To jest naprawdę najgorsze. I jeszcze dostaliśmy za darmo coś teraz. Nie, no dobra, otwieraj, co to będzie? A, nie, to jest quiz kolejny, dobra. Jak nazywasz połączenie między pug a beagle? Jingle beagle. Pugl. A bug? Pugl. Yes, yes! Dobra. Która rasa psa jest najbardziej kojarzona z mądrością? W sensie najbardziej jest inteligentna. Labrador, Border Collie, Golden Retriever. Ale mocna topka! W sensie wszystkie te rasy są mądre, co nie? Wyrzuciłbym Labradora chyba i zostawił albo Border Collie, albo Collie, albo Golden Retriever. Golden Retriever albo Collie. Ja dam na Collie, bo ja mam pieski Collie. Lessie Collie mam, więc dam Collie. Yes! Właśnie mam najmądrzejsze psy! Wow! Let's go! A raczej moi rodzice mają, nie ja osobiście, ale faktycznie Collie są bardzo mądre psiutki, naprawdę. I ładne. Okej, okay, która rasa psów jest znana z posiadania czarnego języka? Matisi, nawet nie wiem co to Matis. Nie wiem, Matis. Takie auto? Nawet nie wiem co to jest. Welsh Corgi. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Dobrze, wiem, okej. Okay. Pierwszego nie znałem, ale tego już widziałem. Słuchajcie, czyli odrobiam te quizy, bardzo się cieszę, bo wtedy nie dałem rady z tymi quizami, to przynajmniej teraz mogę. Okej, okay. Czyli drugi raz z rzędu zgadnęliśmy, udało nam się zgadnąć wszystkie pytania. Nice, mamy 4 latka, zobaczymy teraz co czeka 4-letniego psa. Więc sprawdźmy, okej. Okay. Idę sobie razem z moim chyba albo tatą, albo kimś, nie wiem kto to jest. Co jest grane? Czy ja właśnie upadłem? Co to jest? A, oni go biją! Musimy... Jak to join them? Protect your owner! No, a tak... What? Czy ten pies rozwalił ich wszystkich naraz? Gości przed współobrotu rozwalił wszystkich! Let's go! Ale mocne, dobra, ten pies jest potężny. Okej, okay. Ale dziwnie, bo wyglądał ten dzieciak, który nas wyprowadza na spacer. Wyglądał inaczej niż teraz na przykład, co nie? Więc jestem ciekaw, czy on się zmieni. No w końcu ma 4 lata, a wygląda cały czas tak samo. Dobra, teraz mamy 4 lata, 3 miesiące, więc powinniśmy się chyba... On powinien się troszeczkę zmienić. Nie, nie zmienił, cały czas tak samo wygląda. Dobra, są rodzice. I co jest grane? Okej, okay. Czy oni... Okej, okay. Oni się kochają, więc super. Spoko, miłość krąży wokół nas. O co tutaj chodzi? I co, ja będę ich miał podglądać, czy mam uciec stąd? Dobra, zobaczymy co się będzie działo, dawaj. Close eyes, walk away. Close eyes, ale wszystkie są jakby dobre. Dobra, close eyes klikam, zamykam oczy. I co? Okej, okay. Zamknąłem oczy. Ale nie miałem nawet złej opcji, co nie? Nie miałem opcji, żeby chyba patrzeć albo podglądać coś takiego. Wydaje mi się, że taka byłaby właśnie zła opcja. Oczywiście, żebyśmy ją wzięli. Hello. Dobra, let's go! I patrzymy, no nie, kolejny jakiś prezent, którego w ogóle nie potrzebujemy. No to nieźle. Po co nam on? Co to jest w ogóle? Co to jest? Jakiś pies w torbie? Dobra, bierzemy. Może jakieś tam ostatnie zadanie, bo już mi się nie chce tak szczerze tych zadań kolejnych brać. Dobra, wyrzucił kość, dobra, no to my lecimy oczywiście z tą kością, po tą kość, tu, okej. I co, i mamy ją przynieść z powrotem? Oh boy, wywróciłem się. To chyba źle, nie? Dobra, o, żyje. Dobra, biegnę z tą kością. Biegnę z kością i przeprowadzam ją tutaj. Udało nam się! Jesteśmy koks psiutki. Dziękuję bardzo! Dobra widzowie, jeżeli się nic teraz nie wydarzy ciekawego, a się nie dzieje, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę i tutaj macie dwa inne filmy, które również mogą wam się spodobać, więc klikajcie lewy lub prawy. Naprawdę warto, warto, ponieważ są mega ciekawe, a ten filmik już niestety się kończy. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ale mówię, kliknijcie w jeden z filmów, żeby oglądać dalej. Eluwa, cześć, pół!